Czytanie z drugiej księgi Samuela. Wszystkie pokolenia izraelskie zeszły się u Dawida w Hebronie i oświadczyły mu: oto my, kości twoje i ciało. Już dawno, gdy Saul był królem nad nami, ty wyprawiałeś się i powracałeś na czele Izraela. I Pan rzekł do ciebie: ty będziesz pasł mój lud Izraela i ty będziesz wodzem dla Izraela. Cała starszyzna Izraela przybyła do króla do Hebronu i zawarł król Dawid przymierze z nimi wobec Pana w Hebronie. Namaścili więc Dawida na króla nad Izraelem. Oto słowo Boże. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan. Bracia, dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych światłości. On uwolnił nas pod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone, i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. I On jest głową Kościoła. On jest początkiem, pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. Zechciał bowiem Bóg, by w Nim zamieszkała cała pełnia i aby przez Niego i dla Niego znów pojednać wszystko ze sobą, i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża. Oto słowo Boże. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył, lecz członkowie wysokiej rady drwiąco mówili: innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli on jest Mesjaszem, wybrańcem Bożym. Szydzili z niego i żołnierze, podchodzili do niego i podawali mu ocet, mówiąc: jeśli ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie. Był tam także nad nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: to jest król żydowski. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał mu: czy ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą ofiarę ponosisz. My przecież sprawiedliwie odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale on nic złego nie uczynił. I dodał: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swojego królestwa. Jezus mu odpowiedział: zaprawdę powiadam ci, dziś ze mną będziesz w raju. Oto słowo Pańskie. Co roku, gdy przychodzi uroczystość Chrystusa Króla w kalendarzu liturgicznym, przypominamy, zresztą sam Chrystus powiedział, że Jego Królestwo nie jest z tego świata. I dla kontrastu, jakim jest słowo król i sytuacja Chrystusa, no to jest wielkie napięcie i wielka prowokacja. Jak król może się tak dać sponiewierać? Łatwo złapać w ogrójcu, potem biczować, cierpieć, wyszydzić siebie. Żaden król by na to nie pozwolił, gdyby miał możliwości, a Chrystus miał możliwości. Podkreślamy więc tą właśnie paradoks tej sytuacji. Jezus nigdy, zwróćcie uwagę, kochani, Jezus nigdy nie powiedział, że jest królem w czasie tych 3 lat swojej misji.
Powiedział to dopiero, kiedy był zmartwychwstany i związany i przyprowadzony do Piłata. Bał się bowiem, że jak powie, że jest królem wcześniej, to ludzie zaczną sobie od razu dorabiać wizję tego królestwa, taką ludzką. Więc kiedy już był przegrany, patrząc po ludzku, skompromitowany i wyśmiany, wtedy powiedział: ja jestem królem. Że powtarzam, żeby myśl ludzka nie pobiegła w błędnym kierunku, że zaraz objawi się jakieś wojsko prawdziwe na koniach z mieczami i z całym wyposażeniem wojskowym. Czy Jezus jest rzeczywiście tylko takim papierowym królem? Mówimy nieraz, stracił swoją władzę, znaczy nie stracił władzę, ale wygląda na to, jakby doznawał wielkiej porażki. Mówimy o królach, król Holandii, królu Belgii, którzy są taką atrakcją turystyczną często, natomiast nie mają realnej władzy. Czy Jezus był takim królem, który rzeczywiście nie miał realnej władzy nad tym, żeby nam coś rozkazać, coś nam polecić? Otóż nie, proszę Państwa. Jezus jest królem realnym i wszyscy my, i wszyscy ludzie na świecie spełnią jego rozkaz, jego postanowienie, wypełnią jego decyzję. Mianowicie chodzi mi o to, że każdy człowiek na świecie wybierze dobro albo zło. Ja wybiorę, ty wybierzesz, ty wybierzesz i ty wybierzesz. Każdy wybierze. Ateista, agnostyk, satanista. Wszyscy dokonamy wyboru. Jesteśmy do tego pierw powołani. Do miłości już chwilkę potem. Pierw jest powołanie do wyboru właśnie. Czy miłość, czy egoizm, czy świat, czy Chrystus, czy pokora, czy pycha. Czy będziemy oddawać Panu Bogu, temu prawdziwemu, cześć i chwałę, czy będziemy oddawać innemu królowi. To mówiłem wam, bracia i siostry, taka króciutka scena, ale przepiękna scena w filmie Hoffmana, trylogia, kiedy Kmicic mówi: idziemy do króla. A Kiemlicz: a do którego? My też pójdziemy do króla. Każdy z nas pójdzie do króla swojego. Do króla, który się nazywa królewskie, może pójdzie ktoś. Przed telewizor, do erotyki, każdy pójdzie do swojego. Mówiłem tydzień temu, te drzewa są nagięte i trzeba tylko spiłować. I każdy upadnie w to, do czego było nagięte, czego głębia nasze serca pragnęła. Oczywiście Chrystus powtarzał to, co mówili prorocy. Nie puste słowa, nie kult i ofiary, które nie miałyby odbicia w głębi ludzkiego serca. Przede wszystkim kocha mnie i jest moim wojskiem, tym wojskiem królewskim, orszakiem królewskim, człowiek, który oddaje mi cześć przez życie moralne. Mamy tu duże kłopoty na całym świecie. Dziwne, że w Polsce katolickiej też szczególne. Taki epizodzik mały Państwo opiszę z ostatniego tygodnia. Siostry zakonne kupiły sobie komputer, no i teraz trzeba oprogramowanie. No to one oczywiście wszystko legalne, proszę za tylko wszystko legalne, żadnych tam. No i kupiły sobie Worda i prosiły informatyka, żeby im zainstalował ten program. A ten informatyk, coś mu nie idzie, coś mu się nie zgadza, coś. I one delikatnie mówią: przepraszamy, bo może byśmy myślały, że pan się na tym zna. On mówi: znam, tylko pierwszy raz w życiu instaluję oryginalnego Worda, mówi. Jeszcze nigdy nie robiłem legalnej, także muszę się trochę zapoznać, jak to się robi. Gdyby siostry chciały nielegalnie, pójdzie szybciej. Tak żeśmy się do tego przyzwyczaili. Powtarzam, Bóg chce, żebyśmy wybrali. Paradoksalnie w kontekście tej prawdy, jeśli ktoś wybiera piekło, spełnia wolę Bożą. Mianowicie dokonuje wolnego wyboru. Dokonuje wolnego wyboru. Jesteśmy do tego wyboru powołani, a niektórzy też i z tym mają kłopoty. Pamiętacie, kiedy Mojżesz wyprowadził naród wybrany z Egiptu, to mówili: po coś nas tu przyprowadził? Czy tam nie było pokarmu, jedzenia, grobów by dla nas zabrakło? Mogliśmy tam żyć i umierać. Oni się bali odpowiedzialności. Oni się bali tego, że muszą podejmować decyzje, że muszą wybierać. Proszę Państwa, dawniej jak się szło do sklepu, często nie trzeba było wyboru. Jedna kiełbasa pani dają, bo nie ma o co pytać. Pamiętacie może Państwo, to był chyba taki film jeszcze za komuny, na kasetach wideo przegrywany, Białe Noce, gdzie radziecki cyrk pojechał do Nowego Jorku i jeden z cyrkowców poszedł do supermarketu i zobaczył kawa taka i zemdlał, bo on w życiu nie widział takiej możliwości wyboru towarów spożywczych. Wielu z nas nie lubi wybierać i dlatego życie jest dla nich dość ciężkie. Nie lubi wybierać wolności. Ktoś za nich wybierze, sytuacja wybierze, czy człowiek wybierze. Natomiast nie uciekniemy jednak od tego, że w głębi serca gdzieś dokonamy osobistego wyboru. Chrystus chce serca człowieczego, które będzie mu oddane i zwrócone w prawdzie.
Dla nas jest dziś trudne, ponieważ my często tak zwaną miłość przekupujemy. Ktoś, chłopak przekupi dziewczynę czymś, czy ona przekupi niego. Wymusimy na sobie to, prawda? Syn chce odejść, założyć rodzinę, a matka mówi, chyba mi tego nie zrobisz. Widzisz, że jestem teraz chora na serce, będę miał operację, a ty chcesz się żenić? No, pomyślałbyś o matce chorej trochę. Więc są różnego rodzaju szantaże, że bracy są, no zostań ze mną, no bądź ze mną. Nieraz kobieta mówi, przyjęcia, tak mnie przed ślubem prosił, że myślałem, że to miłość, a to pokazało się tragedią. Uzależniamy się od siebie, gwałtownie się zdobywamy. Różne są sposoby, żeby tylko mieć. Natomiast przypomnę zdanie, w którym z wieloma ludźmi tu i u świętej Anny rozważaliśmy jej i dyskutowaliśmy. Jeśli kogoś kochasz, to pozwól mu odejść. Jeśli cię kocha, to wróci. Jeśli nie wróci, to nigdy cię nie kochał. Powiedział, co to mówił pan Cejrowski chyba, nie, jeden z księży na rekolekcjach, nie znam drugiej takiej instytucji o takim stopniu wolności jak Kościół. Każdy z Państwa może w tej chwili wyjść ze mszy, a za 20 minut się wrócić do Kościoła. Każdy z Państwa może dzisiaj grzeszyć, żadnej policji tutaj nie ma takiej, która sprawdza. Bóg nam ufa, Kościół nam ufa. Kościół nam ufa. Nie zdajecie Państwo nigdy egzaminu przed księdzem, jak tam Wam się idzie w małżeństwie, jaka jest Wasza religijność. Ktoś, kto przyjdzie do konfesjonału, to jakby to samo to prosi i wie, że takiej ocenie moralnej w pewnym stopniu podlega. Ale wolność Kościoła, mówię, najpiękniejsze w Kościele są otwarte drzwi. One są teraz u świętej Anny zamknięte ze względu na hałas i może zimno. Ale pamiętam, co powiedział ksiądz Jan Sikorski, kiedy na kole był proboszczem. I była tam wieczna adoracja, znaczy 24 godziny na dobę. I ksiądz Sikorski powiedział do redaktora, który robił z nim wywiad. Wie pan, mówi, ja nawet nie wiem, gdzie są klucze od Kościoła. Kościół jest otwarty od 7 lat. Przychodzą różni pijaczkowie, śpią sobie. Jak nie brudzą, jak nie rozdrabiają, to niech sobie śpią przy Panu Jezusie. Jeśli kogoś kochasz, to pozwól mu odejść. I Chrystus tę zasadę bardzo często nigdy nie rzuca się do człowieka, żeby go złapać za rękaw, za kołnierz i pociągnąć w swoją stronę. On chce wzruszyć naszą... Jeśli już ma jakiś bodziec, ten król nasz, to nie wysyła bojówek, samolotów zwiadowczych, tylko chce nas wzruszyć nasze serca dobrocią. Dobrocią. Co jest na wyposażeniu naszego króla? Armie, czołgi, grupy intelektualistów, media? Nie. On stosował takie narzędzia. Prześcieradło do mycia nóg, kawałek chleba, który podał Judaszowi. A jeśli już chciał postraszyć kupców, to zrobił bicz ze sznurków. Mówiłem to Państwu, spróbujcie zrobić bicz ze sznurków i kogoś tym biczem zmaltretować. Ze sznurków się nie da. To trzeba zrobić z rzemienia i z haczyków metalowych, tak jak robili oprawcy Jezusa. Nasz król próbuje nas zawstydzić swoją dobrocią. Zsyła nam niejako aniołów w trudnych sytuacjach. Mój kolega ksiądz opowiadał mi w tym tygodniu sytuację, która się zdarza. Mianowicie zaraz po zrobieniu prawa jazdy i kupienia sobie pierwszego samochodu Fiat 126P jeździł wieczorem po Warszawie i wjechał jakoś źle na skrzyżowanie. Stanął po części jednych torów tramwajowych, przodem na drugiej części torów tramwajowych. Samochody, które chciały skręcać, nie mogły przejechać. Te, które chciały jechać prosto, zatrzymały się o te samochody, które chciały skręcać. Tramwaje się zatrzymały w obie strony i mówi, słuchaj, siedzę w tym maluchu, naciskam wszystkie guziki, hamulce i próbuję gaz i coś zrobić. Wpadam w panikę. A dookoła trąbienie i mryganie światłami. Dziesiątki samochodów trąbi. A co mówią? Na szczęście nie słyszę, bo samochód szyby ma zamknięte. I z tramwaju wychodzi motorniczy. Jakoś tam ten tramwaj zaciągnął na ręczny. Podchodzi do niego, mówi... Niech pan otworzy drzwi. Mam na imię Waldek. Proszę pana, niech pan się nie denerwuje i ma w nosie to, że oni teraz trąbią i mrygają światłami. Jak się światło zmieni, ja tu ich przyblokuję i pana wyprowadzę z tego skrzyżowania. Mój kolega mówi, panie Waldek, pan jest chyba z nieba po prostu. Motorniczy wysiadł z tramwaju i powiedział, nie, kiedy jest tak, że wszyscy na ciebie trąbią, rodzice na ciebie trąbią, dzieci na ciebie trąbią, w zakładzie pracy na ciebie trąbią, na uczelni na ciebie trąbią i mrygają światłami, żebyś szybko coś zmienił, żebyś się zmienił, żebyś był inny, to Chrystus przychodzi i mówi, nazywam się Waldek, nie przejmuj się tym, że na ciebie trąbią, ja cię zaraz z tego wyprowadzę. Dobroć ludzi to jest najbardziej przekonywujący argument Chrystusa, który chce nas zaprosić do swojego królestwa. To jest wojsko Jezusa. Motorniczy, starsze panie, jakiś ksiądz, młode małżeństwo,
No i dzieci, to jest wojsko Chrystusa. Dzieci są odpowiedzialne za to, żebyśmy w kościele ze smutku nie umarli, z takiej nudy nieraz, która może nachodzić. Ktoś powiedział, patrząc na ludzi w kościołach, są zmęczeni i smutni. No więc Pan Jezus wymyślił dzieci. W Radomiu dzieci witały księdza biskupa. Jedno z dzieci powiedziało, witamy serdecznie księdza biskupa z całą dziecięcą prostatą. I dobry król dba też o to, żebyśmy się od czasu do czasu w kościele uśmiechnęli. Może nie wszyscy. Jezus w Ogrójcu prosił, bądźcie ze mną. Człowiek podobno nigdy nie czuje takiej samotności jak w chwili śmierci. Jezus miał Maryję tam pod krzyżem, płaczące niewiasty swego apostoła Jana, ale w śmierci pozostał samotny. Nawet krzyczał, wołał, Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił. Czy Jezus jest przegrany? Nie, Jezus nie jest przegrany. Jezus po prostu chce wykończyć szatana sprytnym chwytem. Udaje przegranego. Państwo pamiętacie na filmie Potop, no oczywiście w książce, jest scena, kiedy polskie wojska sprowokowały Szwedów, a potem zaczynają uciekać. Uciekają z tego pola walki. No, Szwedzi za nimi. Polskie wojska się rozjechały, a Szwedzi prosto do rzeki wpadli jakieś. Wytrawny wędkarz zarzuca wędkę i czeka, aż ryba połknie haczyk. I jeszcze jej nie ciągnie. Nie, połknij, dzieci, połknij głębiej. Jak już wyczuwa, że to nastąpiło, dopiero robi podryw. Dopiero ściąga rybę z wody na brzeg. Pan Jezus pozwolił szatanowi, żeby szatan pokazał całą swoją potęgę wojska. A potem jednym słowem pragnę pokonał piekło. Jednym słowem pragnę pokonał piekło. A do tej pory pozwalał mu działać. Pozwalał mu działać. Więc ta słabość pozorna Kościoła, Boga, jest rzeczywiście tylko pozornym wrażeniem. Wszystko jest pod kontrolą Pana Boga. Oczywiście nie wszystkie wydarzenia się dzieją z woli Boga, ale dzieją się pod tą kontrolą ludzkiej wolności, której Pan Bóg udzielił człowiekowi. Jeżeli tak można powiedzieć, pod kontrolą. Pan Bóg daje przestrzeń na wolny wybór. Przestrzeń na wolny wybór. I jeszcze jedno słowa, które bardzo przeżyłem w dzisiejszej Ewangelii. Znaczy przeżyłem, no. Sprowokowały moją refleksję. Mianowicie chodzi o słowa zaraz na początku, gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. To jest taka dość powszechna postawa w Kościele, przyjść i patrzeć, i analizować. Tu w Kościele czujecie się bezpiecznie, bo ja nikogo nie wywołam do tablicy. Raczej sobie siedzę, jestem bezpieczny, nic się nie stanie. Lud stał i patrzył. Kiedy zostałem księdzem, rok poświęcenia, czy nawet niecały rok, jechałem autobusem, pamiętam, przy ulicy Żelaznej wsiadłem w 166, byłem w sutannie. Jeden facet zaczął mi tak ubliżać, tak strasznie mocno ubliżać. No co w sutannie? Był oczywiście pod wpływem alkoholu trochę. Wygarnął mi cały listek grzechów Kościoła wulgarnymi słowami. Patrzyłem tak na ludzi w autobusie, żeby ktoś powiedział jedno słowo, ale lud stał i patrzył. Kiedy tutaj przy tym ołtarzu świętej Anny 15 lat temu odprawiałem mszę świętą, i pewna biedna kobieta psychicznie chora starała się zabrać hostię. Weszła do prezbiterium i zaczęła się ze mną trochę szarpać, żeby zabrać hostię. Popatrzyłem na panów siedzących w ławkach z jakąś nadzieją, ale lud stał i patrzył. Kiedy w Otwocku proboszcz zobaczył przez okno, że kradną mu tuje spod plebanii, stary już proboszcz w spodniach z szelkami wybiegł w kapciach, taki nieporadny, i mówi, ludzie, kradną tuje nam z plebanii, z naszej plebanii. A lud stał i patrzył się. Ja oczywiście nie mam do Państwa pretensji, że laikat jest jakąś winną za sytuację w Kościele. Sytuację. Ksiądz też może być ludem, który stoi i patrzy się, prawda? Młodzież upada w narkomanię, alkoholizm, a ksiądz stoi przy oknie i mówi, co tak, młodzież taka właśnie. I stał i patrzył się. Wszyscy jesteśmy powołani do tego, żeby opowiedzieć się za królem. To jest ten nasz wybór. Żeby się opatrzyć za królem. Wyjść z tego tłumu i stać się świadkiem Chrystusa. Kiedyś na kursie przedmałżeńskim słyszałem o takiej sytuacji, był temat właśnie tej płodności, regulacji poczęć i tak dalej, i ktoś stał i powiedział, proszę księdza, to co księża opowiadają, to są bajki, nikt nie stosuje tego poważnie, może jednostki, promile, ale to jest coś nie dla nas, nikt tego nie stosuje z normalnych ludzi. I wtedy z tyłu małżeństwo, wstało narzeczeństwo i mówi,
trwamy w czystości i przygotowujemy się już długo, od wielu miesięcy, przez rozmowy z lekarzami, ze znajomymi małżeństwami do tego, żeby to stosować. Także proszę nie mówić, że nikt. Wyszli z kąta w sali katechetycznej, gdzie się te nauki odbywały i zajęli stanowisko świadectwa, opowiadając się za Chrystusem Królem. Każdy z nas jest powołany nie tylko, żeby brać, ale żeby dawać. Mówiłem to kiedyś, organizm jest zdrowy, kiedy pobiera powietrze i wydala dwutlenek węgla. Kiedy pobiera pokarm i wydala, kiedy pobiera wodę i wydala. Jeśli się coś w organizmie zatrzyma, że tylko biorę, a nie daję, to wtedy może nastąpić nawet śmierć. Nawet śmierć. Bądźmy więc tymi, którzy przyjmują od Chrystusa Króla wielką łaskę, tą zawstydzającą nas nawet dobroć i w imię Chrystusa Króla niosą ją dalej, aby Królestwo Boże się rozszerzało. Amen.